Trzecia osoba, pamiętajmy o S. Present simple, czyli ja chcę powiedzieć I cook every day, but he cooks every day. No to macie cook, cooks, sleep, sleeps, start, starts. Ale kiedy zakończony jest czasownik na te tutaj literki, musicie dodać ES. Wash, washes. Watch, watches. Finish, finishes. Kiedy natomiast kończy się na Y, wtedy Y zamieniacie na IES. Co to jest? No, nic innego jak na przykład try, tries, study, studies. Ponieważ przed tym Y tutaj macie spółgłoskę, więc zamieniacie go na IS. Ale uwaga, kiedy macie na przykład play, to tutaj nic nie zamieniacie, bo przed tym Y macie A, to jest samogłoska, więc będzie play, plays, enjoy, enjoys. No i oczywiście, żeby nie było, trzeba, są takie wyjątki, które musicie umieć. Have, has, go, goes. And also, do, does.